Kubiczek, który jest w zespole szkół kwartygnazjalnych w Konie. Szkoły ukończyło 106 uczniów. Ja miałabym takie zapytanie, żeby dyrektorzy poszczególnych szkół podzieli i nam przedstawili, co jest powodem tak niskich, niskich zdolności egzaminów maturalnych, a też i egzaminów kwalifikacyjnych zawodowych. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Zatem, proszę Państwa, jest tak. To nie chodzi o przyjmowanie uczniów do szkół. My taki raport robimy każdego roku. Przyjęcie uczniów do szkół z gimnazjum. Wyniki na egzaminach gimnazjalnych i oceny przedmiotów. Zatem, proszę Państwa, są i w technikach, i w liceach, i w zasadniczych szkołach zawodowych uczniowie, którzy od góry do dołu, to jest może 30 albo 40%, bo to nic nie dodane, bo nie używają, oceny dopuszczające od góry na dół. A zatem, proszę Państwa, trzeba mieć świadomość tego, że ci uczniowie byli na zasadzie takiej wypchnięci ze szkoły, no bo to szkoły skończyli, bo dopuszczające ocenę się kończy. No i teraz jest pytanie, no bo można przykręcić śrubę i ich nie mamy, przepraszam za to wyrażenie. I ich nie mamy. Przyjmą ich z otwartymi rękami 10 dni. Natomiast trudno od nich wymagać i trudno z nich wykrzesać, żeby oni stali się wirtuozami po skończeniu szkoły. Proszę Państwa, w tym roku, mimo tych sytuacji, o których tu Pan Dyrektor wspominał, mamy 16 osób więcej niż w analogicznym roku okresu ubiegłego. Ale to nie znaczy, że obecnie odchodzą uczniowie w ciągu roku, bo po prostu sobie nie radzi. Ale pytanie, dlaczego sobie nie radzi? No przecież to już jest minimum, które się wymaga. No jeszcze. I znajduje sobie też inne szkoły. A zatem, dlaczego jest taka sytuacja, a nie inna? No można przyczyn różnych szukać. Po pierwsze, to jest nawet gdy te zajęcia, bo nauczyciele już poza godzinami mają jeszcze taką możliwość, że by wyrównywali wiedzę. Ale proszę zwrócić uwagę, tu jest chętny na te zajęcia. Jest pewna część młodzieży, która rzeczywiście przychodzi na zajęcia i chce tą wiedzę wyrównać z poprzednich cykli edukacyjnych albo z poprzednich poziomów edukacyjnych. Ale jest znaczna część młodzieży, która nie gada, że to wiedzę. Natomiast tu, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe w CNC, czyli obrębiarki sterowane numerycznie, proszę Państwa, mamy dwie obrębiarki sterowane numerycznie, drukarki i frezarkę. I to, co u nas od kształcenia zawodowego, teoretycznego poprzez praktyczne i egzaminy na obrębiarkach CNC, ci uczniowie zdali egzamin no w 90% najmniej. W 90% najmniej. Ale proszę Państwa, to się dzieje dopiero od 2 lat. A zatem, zanim ten rynek troszeczkę zacznie się nasycać, to trochę zejdzie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze?